Co pani czyta, co czytała, a co przed panią, jeśli chodzi o lekturę? W tej chwili głównie czytam wszystko dla dziecka, więc czytamy razem, wybieramy takie książki, żeby podobały się i mi, i mojej młodzieży. A konkretne tytuły są konkretnie ulubieni bohaterowie? O, tak, Kocia Szajka. Uwielbiamy. Zwłaszcza Bronkę od Cieślarów, bo mówi gwarą. A jeśli chodzi o literaturę dla dorosłych, to w czym pani gustuje? Ja w Marcie Kisiel, więc bardzo lubię jej książki. Co pani jej czytała, a co zamierza pani przeczytać? Przeczytałam już wszystkie tomy o Teresie i miałabym nadzieję, że jeszcze będzie jedna. Czytam, uwielbiam czytać i zawsze mówię, że czytanie między innymi sprawiło to, że jestem w tym miejscu, w którym jestem. Panie prezydencie, trudno przy Festiwalu Książki nie zapytać też o pana inklinacje literackie. Ostatnio Ochotnik do Auschwitz. Tak przypadkowo, bo Auschwitz dzisiaj w innym kontekście jest wymieniany, ale my 2 tygodnie temu odsłanialiśmy pomnik Witolda Pileckiego. Dla mnie to była taka okazja do powrotu do książki, którą czytałem jakiś czas temu, bo było też spotkanie z autorem tej książki, Jackiem Fairweatherem. I to też będzie treścią dzisiejszego festiwalu i w kolejnych dniach spotkania z autorami, więc to też potrafi napędzać. W moim wypadku akurat był to Ochotnik do Auschwitz i biografia Witolda Pileckiego. Trudno nie zapytać pisarza, co czyta pisarz, co czytał i co będzie czytał? No ja czytam w tej chwili taką potężną cegłę Dana Jonesa, Świt Królestw. To jest powieść takiego słynnego brytyjskiego historyka, który dotyczy wieków średnich, średniowiecza, i ona trochę tłumaczy, jak się nasza cywilizacja rodziła, jak powstawała. Chcę wrócić do Bobkowskiego na przykład, taki słynny przedwojenny polski, powojenny pisarz, jego szkice piórkiem, genialny to zawsze, ale też chyba sobie odświeżę Kubusia Puchatka, bo zawsze jak mnie pytają, jaka jest moja absolutnie ukochana książka na całym świecie, to odpowiadam bez chwili wahania, że Kubuś Puchatek. W ogóle nie uważam, że to jest książka dla dzieci, bo to jest książka dla wszystkich. To jest festiwal, który niesamowicie łączy pokolenia. Łączy pokolenia, łączy w ogóle mieszkańców różnych, bo książki czyta wielu, każdy o tym dyskutuje, są różne gatunki, więc szczerze odpowiadam, że w ostatnim tygodniu nie rozmawiałem o Festiwalu Polskiej Piosenki, wszyscy mnie pytają o Festiwal Książki. Udało się złowić państwu jakąś perłę? No tak, wydawnictwo, które jest dostępne tylko na targach książki, w zasadzie nie ma go normalnie w księgarniach, o Meksyku i powiedzmy sytuacjach, które tam się zdarzyły, opisane przez miejscowych ludzi. Znaczy przy autor jakiś przez mieszkańców, tak, no. Czyli można poczuć klimat miasta, można się coś ciekawego dowiedzieć. Nie o zabytkach, tylko jak tam żyją. Czy to jest właśnie literatura, którą państwo najczęściej czytają? Państwo podróżują w związku z tym? To znaczy nie to, że czytamy najczęściej, ale rzeczywiście trochę podróżujemy i właśnie akurat Meksyk jest na tapecie, że tak powiem. Zainteresowań, prawda? Oglądaliśmy Amerykę Południową, czyli Peru w ubiegłym roku, w tej chwili do Meksyku się wybieramy, właśnie stąd też zainteresowanie Meksykiem i nie tylko, że tak powiem, zabytkami, ale też życiem ludzi. A jaka jest ukochana państwa książka, a która być może czeka na przeczytanie? Ojej, która czeka, to w tej chwili trudno mi powiedzieć, ale ostatnio, ponieważ po wizycie w Peru bardzo się zafascynowałam historią Inków i ludów przedinkaskich, to właśnie Podbój Peru strawiłam niedawno. Bardzo ciekawa książka Williama Prescotta. Polecam wszystkim, których to interesuje, ta tematyka. A pan, jeśli chodzi o ukochaną książkę? No, różne książki. Tak, ostatnio też interesowałem się tematami Wikingów i ten temat mnie zainteresował. Przeczytałem parę książek na ten temat. Wybieramy się w tej chwili nad morze, na przykład do Międzywodzia, tam na przewyspie Wolin jest osada wikingów, którą chcę zobaczyć. Jomsborg kiedyś tak się podobno nazywała. No i te tematy mnie, że tak powiem, zajmują między tymi podróżami.